Poczekaj, bo mi się rozłączyło. Tak wygląda rodzinny film w Polsce, to jest przerażające. Moi drodzy, na koniec miała być jeszcze jedna nasza koleżanka wspólna. Jaka? Która, no ale to właśnie niestety nie mogła być, bo też jest na planie za granicą. Połączmy się. Połączmy się. Przestań kurwa podpowiadać! Słyszałeś co on robi? Nauczył się jednego kraju. Na Zanzi jest. Aleksandra, połączmy się z Aleksandrą. Halo Aleksandro, prosimy. Morsuję na Zanzibarze. Cześć, przepraszam was bardzo za dzisiejszą moją nieobecność. Naprawdę ogromnie chciałam z wami ona dzisiaj być. Bardzo niestety jestem teraz bardzo zajęta uczeniem się tekstów do listów do M37 i rozwiązywaniem zagadki, czy Vanessa, czy Aleksander. Więc jak widzicie, obowiązków jest no mnóstwo. Ledwo żyje. A tak naprawdę, jak na policjantkę przystało, chciałam powiedzieć, że to zgromadzenie jest nielegalne, ale mimo to was serdecznie pozdrawiam. Vanessa Aleksander! Ale fajna, prawda? Świetnie zagrała. No. Naprawdę nigdy wcześniej Vanessy nie widziałam i byłam pod wielkim wrażeniem, bo was widziałam i znam i wiedziałam, że zagracie super. Ciebie widziałaś w tych łazienkach, pamiętasz? Ciebie widziałam nawet kiedyś. Królewskich. Królewski. Podejrzałam nawet wcześniej, zanim w kinie to widziałam. Znaczy na gdzie go widziałaś wcześniej? Nie, bo podejrzałam kiedyś, jak tam montowali coś i widziałam Czarka i po prostu tak mi się też podobał bardzo. A teraz już nie? A nie, no mówię w tym filmie Listy do M. No nieważne, nie jest z tego. Nieważne. Magdę znałam i wiedziałam, że będzie super, ale Vanessy nie znałam, Aleksander, i powiem wam, że bardzo, bardzo mi się podobała ta. Tak, ta bardzo dojrzała. To super. Jest bardzo młoda dziewczyna, chyba 24 czy 5 lat. Nie ma parcia takiego na szkło, takiego niefajnego, ma coś takiego skromnego w sobie i bardzo, bardzo też, na no niestety ma chłopaka, także u mnie gościem nie będzie za często. No ale co robić? Pozdrawiamy. Nie zrobi szybko kariery. Tak, nie zrobi szybko kariery, chociaż jak widzimy, można ten... Dobrze. Kochani, bardzo wam dziękuję. Chciałem powiedzieć, że więcej oczywiście na player.pl, bo prawie wszystko jest dzisiaj na player.pl. Też możecie obejrzeć Listy do M4 na player.pl.